Hej, dzień dobry, cześć i czołem. Jak zwykle zapominam, że mój wspaniały Captured Utility się automatycznie aktualizuje. Na szczęście nie zajmuje to na tyle długo, że muszę się tym specjalnie przejmować, ale i tak odrobinę jej to, kiedy to się dzieje. Cześć, Sebastianie. Same ostatnie mądrego zrobiliśmy. Dojechaliśmy do Esfrostu, gdzie przywitał nas Sfarok Esfrost. I teraz mamy iść się udać na spotkanie z samym Gustawem Adolfem. Przy czym innych wydarzeń, kascenek też widzę, że nie mamy, więc od razu przejdźmy do rzeczy. Let's go! Połączenie jest co najmniej ciekawe. Miasto zaspane śniegiem, takie lodowe i w ogóle, po którym zamiast rzeki płynie dosłownie lawa. Trochę nienaturalne, ale jednocześnie ciekawy pomysł. Nasz książę Esfrostu Gustadolf. Bardzo miło nas wita. Przynajmniej póki co zdaje się odrobinę nas mniejszy od swoich krewnych. Hej, Selenoa Warhoto des. Hajec dekite kouya des. Sousuika, kiodou saikutsu heno gojuryoku to. Jakby nie patrzeć, Esfrost ma najwięcej doświadczenia z kopaniem żelaza, więc ich wkład z pewnością był tutaj nieoceniony. Czy dobrze? Max to skopał na dupę. Z pewnością będzie jeszcze wiele okazji, żeby się przekonać. Przy okazji, jakby nie patrzeć, Gustadolf będzie naszym... Nigdy nie pamiętam tych wszystkich określeń na pokrewieństwo. W każdym razie, biorąc pod uwagę, że stanowiony rodzinę Frederiki, to będzie też naszą, jakoś tam trochę dalszą rodziną. Panie, jesteśmy proszeni o szczerą opinię. To jest pytanie pułapka. Czy uważamy, że jest to ważny sojusz, który może sprawdzić harmonię naszych trzech narodów? Czy jest to lukratywny biznes, który sprawi, że wszystkie kraje zyskają porówno? Czy też boimy się, że nasze wizje nie do końca się będą zgadzać i że sojusz się nie utrzyma. Optymista zdecydowanie wybrałby pierwszą opcję. Pragmatyk wybrałby drugą, a realista tak naprawdę trzecią. Bądźmy optymistycznie nastawieni. Wczoraj bałem się Aiden Johnny. Właśnie... Coś tam mi mignęło, jak przeglądałem Discorda dzisiaj, ale będę musiał się w to wczytać dokładnie. Trochę się boję. Owszem, jak już mówiłem, była ta optymistyczna odpowiedź, ale... wiadomo, że każdy kraj ma inne cele, ale... Naiwnie można wierzyć, że będą w stanie się jakoś dogadać. No to jeżeli pragnie pokoju, to w czym problem? Pokój i wolność. To brzmi jak bardzo dobre ideały. Frederica, omae no yakume mo juyou da. Esfrosto no nani hajinu yo. セレノアドのお支えるのだぞ。はい、兄様。ロラン殿下。今回はお忍びとのことゆえ、儀礼は省かせていただく。お気遣い感謝します。しかし、第二王子とも会ろう方が単身で外遊とは。ああ、たぶん。ちゃ、ちゃごちゃばべつ。 Przybywa w bardzo dobrym towarzystwie, które z pewnością wejrzał go ochroni.
To takich Leland mówi. To nie jest tak, że książę może siedzieć sobie tylko w zamku i nic nie wyjść. Sam też musi trochę poznać świata. Generatory. Właśnie ja ostatnio coraz częściej widzę, że ludzie wrzucają, że na przykład opisać jakąś postać i na podstawie tego, że tylko podda się jakąś postać, to jakaś postać jest opisywana. Nie pamiętam, jak to ja się nazywa, ale dość często właśnie coś się widzę i zaskakująco często wygląda to w miarę rozsądnie, jak na zwykłe AI. To brzmi trochę jak we wszystkie nasze sąsiednie kraje miały jakąś świetną bibliotekę, tylko my jesteśmy tacy biedni, zasfani. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, jak to przedstawiają. Dziękuję. Podejrzewałbym, że to będzie na zasadzie... Tak, możecie tam wejść, ale będziemy mieli na was oko i nie damy wam nic ważnego. Na mniej więcej. Cześć, Diki. Sojusznicy, to brzmi tu mniej ambitnie. Ja by takim pozostało. W tak zwanym międzyczasie. Przemyt. Swoje pytanie, czy przemyt wpisuje się w zasady wolności i pokoju? Momentalnie człowiek się zaczyna zastanawiać, czy to solo jest aż tak źle, że muszą przemycać w tak spiskowe sposoby? Czy ten podatek solny jest aż na tyle, powiedzmy, drogi, że nie da się sensownie jej zakupywać? Archiwa, sekretne książki i dokumenty? Teraz tylko mieć nadzieję, że nie posiadasz żadnych kluczowych informacji, które mogłyby zażegnać problemy, jakie mogłyby się pojawić w czasach tego pokoju. Gorzej, jeżeli znajdujesz tam rzeczy, które mogłyby zażegnać pokój, że tak to ujmę. Sasuga Moto Hakobiya. Otegara da zo, Rudolf. Kore de ore no tsumi o torikeshite kureru nda yo na. Mam tutaj Rudolfa Millera. Ewidentnie łucznika, patrząc po tym, jak wygląda. Uwięziony wcześniej przemytnik soli, który zgodził się współpracować z Sykrasem Zen za ułaskawienie. Bo kiedyś łowcy jego doświadczenie z łukiem powodowało wiele problemów w tych rejonach. Były przemytnik soli, ale interesy wciąż potrafi kręcić. Wydaje mi się, że możesz nie mieć zbyt wiele do gadania. They must be jailed. To nie możecie po prostu go ułaskawić bez żadnego wymuszania na nim jakichś dodatkowych robót?
Aczkolwiek może wymagam odrobinę za dużo. Biorąc pod uwagę, że Sykes mówił, że nie mają sił w ogóle, to pytanie, skąd wezmą te posiłki? No nie powiem, całkiem solidna ta biblioteka. Pytanie, ile z tych ksiąg to rzeczywiście jakieś, powiedzmy, dokumenty bardziej naukowe, ile to jakieś bardziej takie literackie, że tak powiem. Z tego co mówi Gustadów, to bardziej właśnie takie naukowe, w tym indeks ksiąg zakazanych tak zwany. Widzicie, to jest porządny człowiek. Nie patrzy na to, jaką kto ma przeszłość, skąd pochodzi. Ważne, że chcą się kształcić. Z każdą chwilą jest poza jakimiś wyjątkami epoki Eriki Czterasa wydaje się coraz lepszym miejscem. Im więcej mają takich naukowców, tym łatwiej właśnie jakieś odkrycia wszelkiego rodzaju, więc to jest, powiedziałbym, tylko z korzyścią to kraju. W to nie wątpię, biorąc pod uwagę, że nawet w naszej historii mówi się o epoce żelaza. Więc tym bardziej jestem w stanie uwierzyć w to, że podobna sytuacja miała miejsce w świecie w miarę realistycznego fantazy. Dużo bardziej mnie ciekawi, że podobnie jak z Solą, że praktycznie całe żelazo zgromadzone jest w Esferoście, czy to jest na zasadzie, że akurat tak się złożyło, czy też w historii siłowo podbijali te tereny, które zawierały żelazo, że tak to ujmę. Znaczy, też trzeba pamiętać, że Federica wciąż, powiedzmy, jest bardzo niedługo z Sereną jako tako, tak? I oni nie znali się wcześniej, więc póki co są bardziej na etapie zaręczeni, którzy dopiero się poznają bardziej niż cokolwiek innego. Więc wydaje mi się, że nawet by chciała coś powiedzieć, to może być na to odrobinę za wcześnie. なるほど。手だれの増援が必要だな。それと例の恩赦の件ですが、考えは変わらん。決定事項だ。承知しました。ただ早いですね。やっぱり、私たちは助かるよね。ああ。この男はシクレス。我が国の治安維持を担う憲兵の長だ。 No właśnie to, co widzieliśmy wcześniej w tych poza naszą drużynową, w tej poza naszą drużynowej kasence. A więc sugeruję, że potrzebujecie pomocy swoich szanownych gości, aby
naraża ich własne życie dla waszego interesu. Zmuszać nas nie będzie, ale... Głupio odmówić władcy, u którego przebywamy, jakby nie patrzeć. Zwłaszcza kiedy gdzieś tam przed samym wyjazdem mówiono nam, że o, to zachowuj się porządnie i w ogóle. Z drugiej strony no, też jesteśmy tutaj jako grupa nie tylko posłańców, ale też w miarę wyszkolonych wojowników, więc jeżeli jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie z czymś pomóc, czemu nie? No dobra, zobaczmy jak wygląda ta nieszczęsna sytuacja, z którą potrzebują naszej pilnej pomocy. Realnie tak, żeby nie było, ja tej ścieżki wcześniej osobiście nie robiłem, więc nie wiem dokładnie co i jak się dzieje. Więc dla mnie to też jest w pewnym sensie trochę nowe, tak? Nie ma nic. Tylko mamy garnizon, który prawdopodobnie będziemy mieli okazję zwiedzić, biorąc pod uwagę ikonkę lupy. Tak, wiem, wspaniały lud Wolfortu, który jest znany na całym świecie ze swojej ważności. Jada, jada. Sikres-dono, mazu zhokyou o kuwashiku setsumei shite moraitai. Waga kuni wa shio no ura torihiki ni nayamasarete imasu. Nie mamy jako takich obiektywnych informacji na temat tego, czy podatek jest rzeczywiście zbyt wysoki, ale biorąc pod uwagę, jak dużo osób o tym mówi, to pewnie coś w tym jest. Garstka soli wyżywiłaby rodzinę na miesiąc. Mąka giga? To brzmi naprawdę niepokojąco. Z drugiej strony, jeżeli mowa o czymś, co jest bardzo luksusowe tutaj, to też nie powiem, że jestem jakoś bardzo mocno zdziwiony. No przy czym wiadomo, jednocześnie jeżeli mamy sól, która jest sprzedawana jakoś po kryjomu, to podobnie jak u nas z narkotykami, że nie wiadomo z czym ta sól jest jako taka. Cóż, będziemy to wiedzieli na przyszłość. To i tak była nasza decyzja, nie aż za co przepraszać. Ja. Ukeru to kimeta no wa watashi da. Fukusatsu na mondai da ga. Sousui jikijiki no irai o mugen ni wa dekinai. Honrai, shio no uriage no ichibu wa kuni no riiki desu ga, fusei na shio ga fuereba, sore wa sukunaku naru. Esfrosto koukoku ni totte wa tsute okenai mondai nan desu yo. Sono toori desu. Tami no kukyou wa juubun rikai shite imasu. Shikashi, chitsujo o mamoranakereba, kanarazu hokorobi ga deru. Jijou wa wakatta. Aratamete kyoryoku o yakusoku shiyou. Nasze wsparcie wciąż będzie podtrzymane, pomimo tego, że jednak sytuacja jest trochę mniej przyjemna niż chcielibyśmy, żeby była. Sude ni mitte o tsukatte, mitsubainin tachi no ibasho wa tsukande imasu. Torihiki wa konya. Podejrzewam, że będziemy mieli okazję z racji tego, że mamy podane miejsce, gdzie odbędzie się handel, to, że będziemy mieli okazję zwiedzić najpierw miejsce, w którym odbędzie się bitwa.
Akurat całkiem sympatyczne podejście, że nie wchodzimy tak jakby kompletnie na ślepo. Oczywiście wiadomo, że przed samą misją też mamy jako tako możliwość rozejrzenia się po mapie, tak? Ale tak jak sobie wejdziemy na piechotę, sobie wchodzimy, to jednak dość dobrze widać co i jak gdzie jest. W niektórych miastach znajdują się kupcy, którzy mogą sprzedawać nam rzeczy podczas faz zwiedzania i niektórych przedmiotów, które oni sprzedają, nie znajdziemy u naszego zwykłego sprzedawcy. Dlatego jeżeli na jakiegoś trafimy, to warto z nim porozmawiać, zobaczyć ogólnie co ma, tak wiadomo. Nikt nie mówi, że trzeba od razu kupować cokolwiek, ale... Ale jak mają, to mówię, aż szkoda nie zobaczyć. Czy ja właśnie sobie po prostu przeskakuję na dawo? Czemu nie, I guess? Nie, jedynie boję się tego, że tak sobie pływa lawa. Inflacja panuje nawet we wzroście niestety. Bo niestety. Tam coś się świeci. 600 dukatów. Przedmioty leczące. Najgorsze jest to, że części z tych rzeczy, przyznam się bez bicia, ja na przykład nie widzę. Więc bardziej widziałem na zasadzie, że pojawiły mi się powiadomienia, aniżeli, że one rzeczywiście widziałem, że tam były. Wesołaśnie najwyraźniej jest jeszcze dobrze niż u nas, co jest trochę niepokojące. Dostaliśmy notatkę o rekrutacji, pewnie związaną z tym, co mówili wcześniej, że mają za mało ludzi. Potrzebują górników do wielkich kopalni nozyliańskich z doświadczeniem, aczkolwiek nie jest to konieczne, plus dodatkowa dopłata za ryzykowną pracę. Rekrutują też do armii. Rekrutują kowali, którzy muszą mieć przynajmniej mistrzowski poziom jako taki. Plus przewóz towarów. Niskie ryzyko, wysoka płaca. To nigdy tak nie działa. Nie, zawsze mam wrażenie, że jak ktoś mi mówi, że ryzyko niskie, płaca wysoka, to gdzieś coś poszło nie tak. Albo ktoś mnie bardzo mocno wkręca. Nie jestem w stanie po prostu uwierzyć w takie oferty, że one rzeczywiście są takie, jak mi proponują. Czy ja tu coś widziałem? Nie, ja tylko z nim gadałem. Możemy tutaj wejść. Przedmioty lecznicze. Armia księstwa ma w oddziały jeżdżące na jastrzębie? Rany boskie. Jestem przyzwyczajony trochę, że jeździ się na czymś innym. Albo przynajmniej jeżeli się jeździ na jakichś ptakach, tak jak na czekobosach, to że jednak są to bardziej lądowe ptaki, a nie takie typowe lotne ptaki. A co sądzę o księstwie? Czy coś tutaj zwróciło moją uwagę? Zwróciło moją uwagę to, że dużo ludzi jest tutaj biednych, jak na to, że panuje wolność. No, biorąc pod uwagę, że mają podatek, jaki mają, to nic dziwnego. I Federica też zwraca uwagę na jedną ważną wadę systemu, który prowadzi Gustadol. Że wolność jest, ale z tej wolności trzeba umieć skorzystać, co nie dla każdego jest oczywiste. Zresztą przekłada się to też jako taka trochę na nasz świat, także nawet jeżeli mamy możliwość wyboru, co nam się że nie podoba, no to nie dobrze naszym wyborem może być zamiatanie ulic, tak? A pracodawca ma wybór wybrać kogoś lepszego od nas, jeżeli akurat szukamy jakiejś konkretnej roboty. Więc samo to, że mamy wolność, no niekoniecznie od razu będzie znaczyć, że jest to
z automatu dobre, że tak to ujmę. Czy dadzą ci je w łaskawieni, to nie wiem. Biorąc pod uwagę słowa Gustadolfa, to nie brzmi trochę, ale możemy o tym nie mówić Rudolfowi. No, coś tam mi się obiło o uszy, że będzie ten nielegalny handel. Swarok jest synem konkubiny, więc nigdy nie będzie razy księciem. Biorąc pod uwagę, że Swarok wydawał się też przynajmniej w wieku Gustadolfa albo nawet starszy, to musiałoby się Gustadolfowi coś niedobrego stać, żeby doszło do zmiany władzy raczej. Chyba że tutejsze arcyksięstwo też jakoś bardzo intensywnie promuje zasadę, że ten, kto jest najbardziej kompetentną osobą, będzie rządził. Co mimo wszystko wątpię, bo nawet w tego typu miejscach wydaje mi się mimo wszystko, że władzy aż tak łatwo się nie oddaje. Dobra, powiedz mi, co masz na sprzedaż, kolego. Duże przedmioty leczące, kamienie zadające obrażenia żywiołowe, które przy okazji mają odpowiedni efekt jako tako, czyli tam ognisty podpala, lodowy zamraża, elektryczny rozchodzi się po wodzie, a wiatrowy rozprzestrzenia ognie. Dzban z olejem pozwala nam sprawić, że jakieś miejsce będzie łatwopalne. Możemy sobie też teoretycznie przynajmniej kupić parę przedmiotów do upgrade'ów. Nie ma powodu, żeby tego nie robić generalnie. Zwłaszcza, że jest ich ograniczona ilość. Ze wszystkimi materiałami jest tak, że mamy ich ograniczoną ilość, więc jeżeli mamy możliwość ich kupna i wiemy, że będziemy z nich korzystać, to da zakupywać przy każdej możliwej okazji. Dobra. Czy coś jeszcze... Dzwon? Nie, to nie jest dzwon. To jest latarnia jakaś. Przez to myślałem, że to dzwon. Ale nie, to razą. Ogólnie całkiem sporo tutaj miejsc, w których można gdzieś tam się przejść, coś zobaczyć. Ciekawe, na ile... Oprócz tego podatku solnego, który mają, Glemdok też pobiera opłaty za to, że handel przechodzi przez nas. Podejrzewam, że przynajmniej trochę. Poprzedniczka Wlody była też kobietą. W sumie. Ma to sens, biorąc pod uwagę... Znaczy, inaczej, ma to sens. Jestem w stanie zrozumieć, że kobiety mogą być generałami w kraju, gdzie tak bardzo stawia się na umiejętności, a nie na jakieś tradycje, nie tradycje, tak? Na przykład w takim Glenbrook podejrzewam, że coś podobnego by nie przeszło, jako że to taki bardziej typowo królewsko-sztachecki, jak zwał, tak zwał. Kraj, gdzie wszystko jest na zasadzie tradycji, nie tradycji. Wyobraźcie sobie, tak wziąć i się spalić na takiej lawie. Coś to jest? Leży Firestone kolejne. Jak na lodowy kraj, to jest tutaj dużo ognistych kamieni, nie powiem. To jest jak tutaj. W mieście to chyba będzie wsio. Mógłbym sobie, że jeszcze któryś budynek odwiedzić, ale nie jestem pewien, czy też już nie byłem wszędzie, bo tutaj byłem. Tak, tutaj byłem. To sobie zakończymy zwiedzanie. Wracajmy więc do Syrkasa i zobaczmy, jak tam te ambitne plany wieczornych zatrzymań. Zalecany poziom czwarty. Czy ja mam czwarty poziom? Co ja mam? Lepsze pytanie. Zajdę sobie do encampmentu i zobaczę, czy mam jakieś te misje umysłowe do przerobienia, których jeszcze nie przerabiałem. Obie zrobione, więc nie ma potrzeby. Ulepszać chyba teraz za bardzo też czego nie mam, więc wyjdziemy sobie i zobaczymy, jak tam obława
Mamy północ. Kiedy handel? Mamonaku, toriśki ga hajimaru hazu desu. Bainin tachi ga sorotta tokoro de ichi ni fumikomimasu. Tak niepokojące jest to, że przemytnicy mówili, że oni mają oko na Rudolfa, więc jest szansa, że wiedzą o nas jako tako. あの男が売人か? いえ、あいつはルドルフ。私の指示で組織を探っている密偵です。 Mam naprawdę bardzo złe przeczucie. あいつ自身も塩の裏取引に加担していたのですが。罪人を手先として使っているのですか?裏の人間が一番裏に通じている。 No i to bardzo częsty motyw nawet w Dzień Życiu, że jak kogoś się złapi, to potem próbuje się wykorzystać jego przeciwko temu, z kogo się go wyrzało. Rudolf to dobry chłopak. Ze wszystkimi się witał na ulicy, dzień dobry mówił na korytarzu. Tylko pięciu. Co jeszcze mi zaraz powiecie, że żołnierze nie są dobrze opłacani, więc mogli zostać przekupieni przez przemytników? Być nie może. Dobrze, więc najwyraźniej naszą metodą na załatwienie przemytników będzie po prostu ich pobicie. No tak, sami przemytnicy sobie po prostu uciekają. ルドルフ、この方の指揮に従ってくれ。何者だ?セレノはウォルホートだ。総帥閣下の依頼によって助太刀に来た。そうか。あのウォルホート家か。造営はありがたいが、俺の恩赦がかかってる。しくじるんじゃねえぞ。たくたく。 Też mamy w tym interes, okej? Okay? Na chwilę obecną to wygląda, jakbyśmy mieli przewagę, ale zgaduję, że jak tylko pojawi się pełna mapa, to pożałuję swoich słów. Musimy zniszczyć siły wroga, nie możemy stracić wszystkich sił. Dobra, możemy maksymalnie wystawić jednostek. Ile? 7. Czyli z tego, co mamy, możemy jeszcze wystawić albo Benedykta, albo Eradora. Dylematem jest, kogo wystawić w takiej sytuacji. Benedykt jest generalnie taką bardziej tankowatą jednostką wsparcia, a Eradora jest bardziej tankowatą jednostką tankiem. Wezmę Benedykta. Wasza gabinet poleca. Ja zajrzymy się po mapie. Na pewno co mi się bardzo nie podoba, to umiejscowienie Benedykta. Od razu lepiej. Hewlett zdecydowanie idealnie powinna się nadawać na stanie na dachę, bo dachy dają dużą przewagę zasięgu, jeżeli korzysta się z łuków. Czy Frederica będzie tam idealna? Z tym pewnie będzie można się kłócić, ale to się zaraz jeszcze okaże. Mam nadzieję, że da radę. Bo ogólnie przeciwników mamy tutaj 4, tu 4 i tu
3. Jest ich dużo więcej niż myślałem. Nie ukrywam. Nie wygląda to... A ich tu jest jeszcze więcej. Holy fuck. Czyli co, mamy przeciwko sobie 12 żołnierzy w sumie, jeżeli dobrze liczę. Rany boskie. To nie wygląda za dobrze. A i trzeba spróbować. Zgaduję, że nawet przed sobą możemy zrobić to jakoś spróbować pomóc Rudolfowi i następnie cofać się w kierunku dołu ekranu z mojej perspektywy. Matka nadzieję, że Rudolfowi można jeszcze pomóc. Bo główne opcje są takie, żeby albo spróbować pomóc Rudolfowi, żeby on uciekł w moją stronę, aczkolwiek nie jestem pewien, czy ja go kontroluję w tej misji. Bo gdybym był w stanie kontrolować Rudolfa, ten zabił tą grupkę, która jest między mną a Rudolfem i potem się wycofał w stronę miejsca, z którego zaczynam. Jeżeli wciśniemy A na jednostkę inną niż moja, to możemy wybrać symulację, co pozwoli nam zobaczyć, jaki będzie wpływ naszych działań, zanim je wykonamy. Anyway. Zgaduję, że Rudolf jest moją jednostką? Tak, Rudolf jest moją jednostką, bo jest nawet na niebiesko. Czyli teoretycznie możemy go wyciągnąć na tyle, żeby przeżył bez umierania. Tylko, musimy najpierw jakoś zająć się całą tą bandą, która tutaj jest szemraną. Ktoś zjednuje sobie ich obu. Raczej nie będę w stanie na tyle szybko ich zabić, tak więc taki poison na początek będzie moim zdaniem całkiem rozsądny. Niepokojące jest to, że łucznicy są do dobrej pozycji do strzelania na mnie. Na mnie, dobrze, we mnie. Siema, Sevik. Panie Rolandzie, kogo ty możesz chcieć bić? Zróbmy tak. Na mnie. A pamiętacie na mnie? Dobra. Na kogo ty masz zasięgi? Dlaczego na nikogo dosłownie? Fuck! To jest chyba najgorsze, co mogłem usłyszeć dzisiaj. Bo to z jednej strony jest świetna pozycja, żeby Hewlett na niej stała, ale z drugiej jest o tą jedną klatkę za daleko, żeby coś sensownego robić. Więc chyba muszę podejść tutaj. Hewlett, jak na łuczniczkę jest w miarę wytrzymałą jednostką, więc nie będę się aż tak bardzo bał podchodzić tak jak teraz to robię. Bardziej się o Rudolfa martwię, bo już ma mało HP. Dobra, co mogę zrobić sensownego kolegą Rudolfem? Co ty w ogóle masz? Masz długi łuk, masz silniejszy strzał i stalową pułapkę. Ta pułapka wydaje się całkiem ciekawą propozycją, tylko trzeba by ją umiejętnie rozstawić. Bo jeżeli ja postawię tutaj, właśnie... Pytanie, czy oni wiedzą o tych pułapkach i czy będą je omijać. Bo na pewno coś muszę zrobić z tym Rudolfem, bo on w tej chwili jest w strasznym położeniu. Co potencjalnie mógłbym zrobić w miarę bezpiecznie, to... Dobra, zróbmy to tak. Ja w niego strzelę mocniej. Nice. I Anna przy okazji mu przywali.
I Rudolfa przesunę tutaj. Tutaj może potencjalnie tylko jedna osoba go zaatakować. I od tyłu nikt go nie ruszy. Anta, nie na sigusa da na. Ore ni wa wakaru. Wolfhoto ni dou yatte mogurikonda? Zaini fuzei ga. Wakatta you na kuchi o kiku na. Wolfhoto no nani kagete? Dobra, pytanie. Co mogę stąd bezpiecznie zrobić? Delay raczej mi tutaj wiele nie da. Bo do kiedy go opłacić? Do 13. No nie, 13 to jednak trochę jest. Z drugiej strony w porównaniu do 4. 22, 25. I tak go zabiję na dwa ataki. O, później go. Jeszcze nie mamy lepszych umiejętności, na które możemy te peki zużywać, więc. Dobra, co teraz? Nie jestem przekonany co do tego, czy Rudolf przeżyje, jeżeli go zostawię samemu sobie. Więc pójdę mu zbuffować obronę na Dabina. Oni są jeszcze daleko. Czy sięgnę stąd Sykrasa? Znaczy Rudolf. Jezu, cały czas próbuję mówić na Rudolfa Sykras. Nie lubię tego. To mogło być odrobinę niefortunne. Powiem więcej, to mogło być bardzo niefortunne ustawienie. Dobra, powoli będę stąd wychodził, bo jednak to nie jest dobre położenie. Koło, że będą się tworzyć, jeżeli albo pada, albo rzuci mu ogniste atak na zamrożone pola, albo lodowy atak na podpalone pola. Jeżeli przeciwnicy stoją w obszarze, który jest połączony wodą, to możemy strzelić piorunem w dowolne miejsce na wodzie i ten piorun przejdzie przez całe to połączone pole. Są mapy, na których woda jest prawie że wszędzie. I wtedy można zrobić jakiś taki kompletnie idiotyczny łańcuszek, gdzie po prostu trafia się całą mapę naraz. I to wygląda kompletnie absurdalnie, ale działa. Rudolf, nie! Bardzo mi się nie podoba położenie Rudolfa, by the way. Au. Dobra, czy ktoś jest w stanie zabić Rudolfa, zanim on... Tak, łucznik. A drugie strony ja tylko intandem w tej chwili. Dobra, chyba jestem zmuszony, żeby wyleczyć Rudolfa, więc... Przesunę sobie turę Jilly do przodu. I spróbuję zabić tych kolegów tutaj. Ale jestem w stanie tylko tego... Nie, w sumie jestem w stanie obu zabić. Bo jak tak zrobię, to tego drugiego powinien poison zabić. Tego może chyba nie zabić, teraz jak o tym myślę. Dobra, ty weź wylecz Rudolfa, bo mam za mało HP. Obyś się w tę stronę. Chciałbym, żeby sekret mi nieco bardziej pomagał, niż robi to obecnie. Dobra, czas na trochę YOLO. Przeraszuję ich tak, żeby Roland wylądował po drugiej stronie. Pewnie zaraz pożałuję swojej decyzji, ale... To było jednocześnie rozwiązanie, które dawało mi chyba najwięcej obrażeń jako tako. Dobra, jak wygląda moja obecna sytuacja? Chciałbym kogoś na pewno oślepić. On powinien umrzeć od trucizny, on nie umrze od trucizny. Czy ja mogę stąd łucznika dorwać? Nie, łucznik jest o pole za daleko. Dobra, strzelę sobie w niego.
Jeżeli chyba to stawię w tą stronę, to dosłownie makry te plecy. Czyli się obelwie. Jestem w bardzo niekomfortowym położeniu, gdzie chciałbym powoli zacząć uciekać w lewo chyba. Tak przynajmniej mi to wygląda. A jednocześnie nie bardzo mam jak. To jest nieprzyjemna rzecz. Stąd nie mogę atakować. Cześć, Samadaju. Żeby zaatakować, musiałbym tu podejść. Ale to mi da tylko atak na zbindowany cel. Albo mogę jego dobić po prostu. Ale czuję, że to trochę ma za swoturę. Najgorsze uczucie, kiedy się marnuje turę. Bo stąd też nie jest stąd. Mogę jego. A dobra, zrobię tak. Tak jak mówisz, że postawka 14 plus. Co, sugerujesz, że w zamian Sykres dostał expa, którego nie powinien? Nah, can't be. A propos Rudolf jest w kiepskim położeniu. Nie podoba mi się moje obecne położenie generalnie. Nie będę kłamał. On jest oślepiony, więc za niego aż tak strzelać nie muszę. On chyba przeżyje Poisona, więc wolę go zrobić prostą. Mam nadzieję, że... Dobra, już się bałem, że... Przez chwilę się bałem, że oni zostaną obrzuceni takiej byli i byłbym bardzo słony, gdyby tak było. Dobra, będę sobie stanie tutaj i będzie się bronił przed drogami, żeby potencjalnie mi nie ubyli Rudolfa. Tutaj Senora... Nie, Senora nie obelwie na szczęście. Wow, to było dotknięcie. Żegnaj, Rolandzie. Pamiętaj, to było do przewidzenia i nie jestem absolutnie zdziwiony takim, a nie miał do ten... Oj. Nie powiem, to co się stało z Jillą było bardzo, ale to bardzo niefortunne. Czy ja mogę podejść tutaj i strzelić w Serenoę? Nie, jestem na pole zerego. Fuck! Co czuję, że to będzie jedna z tych walk, gdzie będzie resetowane? Bo moje obecne położenie jest... Nawet nie powiem, że no jest katastrofalne w tej chwili. Okej, już się bałem, że dwóch ślepaków mnie trafi. To już w ogóle by była kompetencja genia. No dobra. Jak wygląda mój plan na życie? Czy ja mogę go dobić? Nie. Bo zadam mu 24 tylko. To mi nie wygląda jak coś do wygrania w tej chwili. Gdyby się mnie ktoś pytał o zdanie. Ale spróbujemy. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. Zwłaszcza, że posiadanie łucznika na wysokich polach potrafi bardzo dużą robotę zrobić. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj wystarczająco dużo, powiem szczerze. Bąk. Anna dostała poziom. Mogłem źle użyć tej... Przede wszystkim będę wiedział, że Fryderyka musi stać się w zdecydowanie innym miejscu. Bo jej obecne położenie to z całym szacunkiem, ale mem. Ach.
Sykes, przydaj się do czegoś, proszę. Holy fuck. Czy ja wymagam aż tak wiele? Jego nie dobiję, co? Nope. Dobra, wezmę, dobiję szóstkę na razie. I teoretycznie, nie no, jeżeli stanę tutaj, to łucznik tak mnie dobije. Ale z drugiej strony też nie ma nic lepszego, co mogę zrobić tak naprawdę. W tym położeniu. Nie zasięgu ma te przedmioty leczące. 0-1. Trochę za mało, nie będę kłamał. Nie mam za bardzo kogo atakować tak bezpośrednio. Mogę na pewno ich tutaj w pewnym sensie zablokować, tak? Przy czym Benedykt nie zadaje tak naprawdę obrażeń. Jako tako. Więc głównie się go używa do buffów, debuffów. Dobra, przydaj się, Federico. Nalegam. Finally, some good fucking food, jak to mawiają. Mighty Psych. Jest bardzo duża szansa, że Rudolf nie przeżyje tej walki. Jest też bardzo duża szansa, że Federica może nie przeżyć tej walki. Mog. Au. Bong. Dobra. Jaki mamy plan na życie? Moim planem na życie jest nie umrzeć, co będzie na chwilę obecną bardzo problematyczne. Mogę jego wyleczyć. Racja. Anna ma dwie tury, więc może dwa razy wyleczyć w jedną turę. To powinno pozwolić przeżyć przynajmniej część mojej postaci. Oni się rzucą na Hewett i właśnie tutaj to co mówiłem, że niefortunnie ustawiłem tyłem. Mogę na szczęście przeskoczyć na sąsiedni dach, skąd jestem w miarę bezpieczny. Bo tutaj dosłownie nikt nie może wyskoczyć. Akurat pod tym względem Hewett jest bardzo silny jednostko, że na mapach, które mają właśnie jakieś takie dachy, nie dachy, ona robi tyle dobrej roboty. Samym tym właśnie, że przeskakuje sobie. Jesteśmy teraz w odrobinę niekomfortowym położeniu, ale nie jest to nic, czego się nie da obejść, przeżyć. Zwłaszcza jeżeli przeciwnicy będą dalej nie trafiać. Sykes trochę roboty robi. Nie podoba mi się, że bardzo mi się nie podoba, że kolega Sykes mi wystawił moje jednostki na atak. Razem mówiąc, jeżeli ten łucznik nie jest w stanie stąd zejść, to on w tej chwili jest tu więziony, jako tako. Więc to będzie co najmniej interesujące do sprawdzenia. Dobra, co Benedykt może zrobić? Może zaatakować szóstkę od tyłu. I to powinno zabić szóstkę, bo podwójny atak. Na chwilowo mamy większe problemy niż to, czy ktoś dostanie ułaskawienie, czy nie. Nie będę kłamał. Moja pozycja obecnie jest bardzo niefortunna. Z tym rycerzem, żołnierzem. Więc chyba muszę po prostu strzelić z kolcza w ten sposób.
I biorąc pod uwagę, jak jestem ustawiony, to chyba po prostu ustawić się w ten sposób. Serenoa może umrzeć? Nie no, chyba umrzeć nie umrze. Przeciwnie się do Fryderyki. No dobra. Jaki mamy plan na dziś w takim razie? Bo wygląda, jakby było absolutnie chujowo, ale stabilnie. Dwójeczkę sobie zniszczymy. Ustawię ją tak, żeby nie obrywała od tyłu. A niechybnie spodziewałem się, że to się stanie. Czy jestem w stanie zajść tego żołnierza 4? Nie, nie jestem. Czy jestem w stanie na kogoś dubla wywołać? Chyba też nie. Nie wiem jak na niego... Nie, też nie. Bo zastanawiam się, czy na nim nie mogę z Rudolfem razem, ale ewidentnie nie. przepraszam. Więc chciałbym kogoś opóźnić. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, że jego opóźnię. A? Tutaj stanę? Najlepiej... O tak. Czy ja stąd mam zasięg? Mam zasięg. Tylko, że tylko na niego. A tak podejdę, to kto mnie może... A, tamten żołnierz, okej, okay, już widzę. Już wszystko widzę. Ale to by oznaczało, że ja go mogę oślepić. Z bardzo dużą szansą. A jak będzie oślepiony, to nie powinien mi zejść krzywdy. Ślepota robi bardzo dobrą robotę na początku. Ten łącznik niestety wciąż może w nas strzelać. Na to raczej niewiele zrobimy. Dużym pozytywem za to jest to, że wciąż możemy strzelać do wrogów. Kolega mnie zwalnia, niestety. A jednocześnie, jeżeli odejdę, to Rudolf może dostać PC od łucznika, czego wolałbym uniknąć mimo wszystko. Dobra, wezmę po prostu, niego strzela. No dobra. Czy Anna przeżyje? Ty masz... Ile ataku? A ty masz... Liczmy 43 ataku. Anna ma 36 HP i... 8 obrony. Teoretycznie... Powinna to przeżyć, ale mam wrażenie, że tego nie zrobi, bo kryty. Bulwark. Zobaczymy... Słuchaj, to ona by tego nie przeżyła, bo atak z obu stron. Ale jestem dzisiaj mądry. Holy fuck. Jak już mówiłem. Wong. Niech odejdzie odrobinę i niech się wyleczy. Dużo tych przedmiotów leczących używam, ale po co się one są, okej? Okay? Syk raz nie. Ten żołnierz będzie próbował mnie pobić. Jak już mówiłem, próbował. Bąk. Na szczęście tarczownicy generalnie nie są tutaj od zadawania obrażeń, więc większość tego, co nam robią, nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. Mogę go dobić. To jest dużo. Nice. Ustaw się tak, żeby nie obrywać specjalnie. Teraz mogę obejść to koła. Oślepić tego, który jest przy sekrasie.
I sekret przy okazji go pasnie. Jak znany teren, to jest on odporny, nakryty. On jeszcze jest ślepy, więc wie, że nie ledwie swojego życia. Za każdym razem, kiedy polegam na blindzie, za każdym razem. Kolega w tej chwili dosłownie nie może strzelać, bo wszyscy są poza jego zasięgiem. To jest bardzo zabawna część łuczników w tej grze. Stojąc u Dolphin tutaj dosłownie... Mam ochotę powiedzieć, że jestem nieśmiertelny, ale wydaje mi się, że na ten dach można wejść. Dobra, czy ja mogę trójeczkę zabić? 12 i potem drugie 12 to jak najbardziej. Bąk. Dobra, jak już tu jestem i nie mam specjalnie nic więcej do zrobienia, to po prostu wezmę, podejdę po łupy. Jest fajnie, tak. Kolega jest wciąż oślepiony, więc będę liczył, że nic nie zrobi. Doskonale. Łucznik wciąż nie ma zasięgu na dosłownie nikogo. Wezmę go później trochę. Monk. Dostałem przy okazji Hawk Dive, czyli... Jeżeli dobrze pamiętam, to jest umiejętność, która pozwala na taki pseudo-dystansowy atak Serenoi, co jest dość dużą rzeczą. Wezmę go oślepię, na wszelki wielki. Teraz już generalnie powinno być kurki jako tako, bo jedyne co im może specjalnie zakażeć ten przykręt łucznik. A i tu jeszcze łupy są. Nice. To przy okazji podejdę, jest galne. Chociaż, wiecie co? Wezmę od razu, rzucę chłopa trucizną. A nie, nie rzucę chłopa trucizną, bo ten. Bo Rudolf zasłania. Hogdive ma też więcej siły. To jest jak najbardziej prawda. Z tym się zgadzam w 100%. Tylko, że kosztuje 2 punkty TP, więc musimy go używać w miarę rozsądnie. Przestań mi truć Serenoe! Holy fuck. Ależ pięknie trafia. Tylko tak, stąd nie mam zasięgu, stąd nie będę miał wysokości, bardziej niż cokolwiek innego. Tutaj nie mogę wejść. A stąd z kolei też nie ma zasięgu. Fuck! Podejdę w tę stronę. Bo albo inaczej, podejdę o tu, bo będę chciał się ruszyć do Dolfa na jedną kratkę teraz. Co ty tu? Trzeba w końcu powoli zacząć bić w tego łucznika. Sam się nie zabije. Dobra, pytanie. Czy ja mogę stąd strzelić w niego? Nie. Czy stąd będę mógł strzelić? Nie. Bo nie ukrywam, że tak się boję zostać Hewlett. Także mogła być należona na tego? Na atak mimo wszystko? Ale na stąd też nie mogę. Jezu. Zaraz wyjdzie, że ja dosłownie nikąd nie mogę strzelać. Zostałem zmemowany po raz kolejny. Holy fuck. Idę stąd. Dobra, Anno, wykaż się. Masz jedną robotę. Przysięgam, podwójne akcje w taktycznych headbagach to jest coś niebywałego. On naprawdę ma łuk strzału bardziej, żeby strzelić w ten sposób.
Poddaję was, skąd nie dokonam. Seno umrze w następnej turze. Nie chcę raczej zużywać już przedmiotów leczących w takiej sytuacji, a nie potrzebuję go, żeby skończyć misję, więc... Well, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, dam mu umrzeć. Zwłaszcza, że Triangle Strategy to nie jest gra, w której dostaje się nagrody, powiedzmy, po wykonaniu misji, typu, że nie wiem, mamy XP jako tako więcej, czy coś, więc... To, że jakaś jednostka umrze, nie jest absolutnie żadną stratą. Poza moralną, albo jeżeli chce sobie challenge dany. No i dobra, został tam ten jeden żołdak tylko. Odejdę sobie, żeby nie oberwać. Żegnaj Sena. F-scaling w tej grze jest ciekawy. To też jest rzecz, bo generalnie to jest tak, że poniżej swojego poziomu się dostaje bardzo dużo expa, a powyżej swojego poziomu dostaje się tyle co nic. Ale ładny kryt. Wiktoria! 52 kudosy, 960 mamony. Spoilsów w ogóle. Ej, halo, zbierałem spoilsy. Oszukano mnie. Oszukano mnie? Halo? Gdzie moje spoilsy? In before spoilsy to czysto kasa? Nie jestem chyba fanem tego scalingu. Ja jestem o tyle fanem, że jeżeli postać dostajemy, która jest niedolevelowana, to można ją szybko nadgonić. Ale jednocześnie nie możemy się przelevelować jakoś za łatwo, tak? Więc akurat to, że taki upscaling na pewno pomaga, jeżeli chodzi o właśnie levelowanie postaci, które dostajemy, tak? No zwłaszcza w grach, których takich tutaj mamy dużo więcej postaci niż możemy wystawić, tak? Więc zamiast wbić 30 pełnych bitew, żeby dobić postać do normalnego poziomu, wbijemy to w dwie na przykład, tak? To, że nie można przelevelować, też na pewno ułatwia twórcom balansowanie wszystkiego, bo nie muszą balansować wokół tego, że o, ludzie będą mieli SNO na 5 poziomach wyżej, bo zawsze jest duży niż coś, tak? Tak, tak, oczywiście. Zostajesz ułaskawiony, ale masz stąd wypierdalać. Gustadulf 2000XX. Amen. Trochę rozumiem, bo tak ułaskawić po prostu kogoś, kto był jednak jakoś tam mocno ścigany. To już przynajmniej dobrze zdaje się tym jakoś specjalnie nie przejmować. A my zawsze chętnie przygadniemy nowych żołnierzy. Tak, a o co chodzi? Tak, a o co chodzi? Rozumiem, no właśnie, przecież został ułaskawiony, on nie jest za nic skazany. Rudolfu, 新しい生き方を探せ。
Akurat zostanie wygnany tuż za najbliższą granicę. Jestem pewien, że Gustadol będzie bardzo zadowolony. Pozbył się upierdliwego człowieka, my dostajemy nowego człowieka. Wszyscy są zadowoleni. Widzicie, nasz sojusz ze Frostem póki co układa się wspaniale. Ludów dołącza do naszych sił. A jako łowca posiada on szeroki zakres umiejętności strzelania z łuku oraz może zostawiać pułapki, które mogą zadawać obrażenia wrogom. Tak jak widzieliśmy, ja z tych pułapek generalnie nie korzystałem. Widziałem parę momentów, w których te pułapki byłyby przydatne i się zastanawiałem, czy może jednak nie skorzystać, ale jednocześnie, gdyby tam był jeden wróg, a nie trzech, to pewnie bym to zrobił, ale żeby było trzech, to jeden by wdepnął w pułapkę, a reszta by mnie dobiła pewnie. Więc trochę się bałem korzystać z pułapek. Nie ukrywam, że będę chciał spróbować jakoś coś z tym porobić, ale to jeszcze zobaczymy. Nic więcej poza SOS tam obecnie nie mamy. Więc zobaczmy, co tam arcyksiąże usłyszą. Taras, Doragon no yosu wa dou datta? Ano ochoushimono wa zuibun uchouten datta yo. Nozeria Shinkouzan he no koukenを mitomerareta no ga yokodo ureshikatta ndaro ne, Doragon. No, chłopak, który pochodzi z kraju, gdzie osiągnięcia są najważniejszym, cieszy się, że jego osiągnięcia zostały uznane. Niesamowite. Tak, i to był błąd. Gustadolf, ja mam propozycję. Pozbądź się go już teraz. Ej, no słuchaj, Erika. Jeżeli będą w stanie coś zrobić, żeby zająć wyższe stołki, to chyba znaczy, że na to zasługują, prawda? W końcu o to chodzi w Estrosie. Aczkolwiek Gustadolf zdecydowanie nie chce na to pozwolić. Zresztą, kto by się dziwił, że nie chce tracić pozycji arcyksięcia. W każdym razie nasza wizyta w Estrosie powoli dobiega końca. Zrobiliśmy to, co było nam przekazane. Odprowadziliśmy naszych szanownych gości ze Estrosu. Zamieniliśmy parę słów z arcyksięcia i możemy już wracać. Miokuri kansha suru. Gustadolf sousui ni mo yoroshiku tsutaete moraitai. Mochiron desu. Rudolf no koto tanomimasu. To zdaje się, że jest w stanie sam o siebie zadbać. No, pytanie, czy będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać, biorąc pod uwagę, że mamy swoje obowiązki. No, ale może głowa rodziny Wolfowców nie jest aż tak zajęta. Sate, wareware mo shuppatsu shio. Wasuremono wa nai desu na? E, ii omiyage mo kaimashita shi. Śmiesznie trochę brzmi, że Federica, która stąd pochodzi, kupia tutaj pamiątki. Orhoto ni modottara kyoshiki no junbi o seneba narimasen na. Iyoiyo desu ne. A nie możemy się wstrzymać jakoś z tą ceremonią? Nie wiem, lepiej się poznać najpierw. Serenoa-sama wa ikaga desu ka? Sou da na. Watashi mo kinchou shiteiru. Daga, sore ijou ni tanoshimi da.
俺も楽しみだ。みんなで盛大に祝おう。Na szczęście w każdym JRPG-u wszystkie śluby odbywają się zgodnie z planem. Cześć, Seymour. Więc tutaj też nie ma czym się przejmować. A to znaczy, że masz coś poważniejszego na głowie. Gadaj. Można powiedzieć, że Sól jest taką naszą solą wokół. Fajnie, bo jakby wszystko się udało pokojowo załatwić. Ja by handel solo w naszym królestwie działał zdecydowanie lepiej niż w SOS-ie. Zresztą no, sama reakcja na to, że wszyscy u nas byli strasznie zdziwieni, że te... jak to ceny w SOS-ie są takie wysokie? Świadczy o tym, że u nas powinno przynajmniej być lepiej. No także w SOS-ie tyle widzieli, wracamy na swoje własne wolfortowskie właśnie. Właśnie. A Roland wraca na swoje miejsce do zamku. Właśnie, ślub zaraz, a nie jakiś księstwa, nie księstwa, czy króle, nie króle. Mamy ważniejsze rzeczy na głowie. ノゼリア新鉱山ではドラガンが爆裂眼を使い新たな行動を掘り進む。Tymczasem Dragon. So anyway, I started blasting. Nowy świt. Rozdział czwarty. Chłopca dosłownie ma bomby. Więcej żelaza, trzeba więcej żelaza kopać. No to kurwa. Dosta. Bakuretsugan no ryou ga tarinakatta ka? Shigaimasu. Nie no. Żelaza w soli. Jest to kopalnia żelaza, przypominam. I wydaje mi się, że to było wprost mówione, że jest to kopalnia stricte żelazna, że tak to ujmę. Dlatego też było lekkie zdziwienie, że Esfrost powiedzmy na to przystaje, że żelazo gdzieś poza tym, poza swoimi granicami. Ale najwyraźniej gdzieś tam w głębi kopalni znalazło się coś jeszcze ciekawszego niż zwykłe żelazo, bo wstrząsnęło to draganem dogłębnie. Właśnie, za suknię odpowiada panna młoda. Frederica, nie będziemy nikomu nic narzucać. No widzicie, akurat mamy specjalistów. Ja najmocniej przepraszam, ale czyj to ślub? Haizantów czy nasz? Waga Liu Naini, Rozer Zokno Muraga Aru Yuenda. Taśka nie Okina Mondaini Narimastaga,
シモン様は確固たる信念を貫き、ローゼル族を守ったのです。もっとも、ハイサンド大教国は女神教の教義を理由に未だに彼らの返還を要求し続けています。religia miałaby nakazywać, żeby jakiś konkretny naród wrócił w obręb danego państwa? To mnie chyba najbardziej zastanawia z tego wszystkiego. Także nie krępuj się, Federyka. Jak chcesz, to zakładaj, co ci się, że mnie podoba. ではお言葉に甘えさせていただきます。だぞに rządz Fajdant? No, zdecydowanie rządzą Fajdant. 私も同行します。実はまだローゼル族の村に行ったことがない。Ogólnie w całej Nozeli Nozelczycy nie są tak ogólnie najlepiej widziani, tak? Więc wątpię, żeby byli tam ściągani z jakichś bardzo dobrych powódek. Tylko mówię, mnie zastanawia osobiście bardziej w kierunku tego, że co ma religia do tego. Bo mówione, że to są nauki bogini w ogóle, tak? To co nauki bogini mogą mieć do tego, czy Rozerczycy mieszkają tu, czy tam? Zwłaszcza jeżeli... Nie... No tak jak mówię, no. Mamy lud, który nie jest lubiany, ale ma wracać gdzieś tam. To brzmi jak jakiś skam. Nie powiem, że jest to poziom nigeryjskiego księcia, który znalazł sztabki złota i okazał się moim krewnym, ale nie jest trochę daleko. それが当主としての務めだ。ともかくローゼル族の衣装で決まりね。早速頼みに行きましょう。Także będziemy odwiedzać wioskę Rzeczyków. Mina で参りましょう。どんな衣装が出るか。Zobaczyć, czy będą w stanie nam pomóc naszą suknią. Znaczy naszą. Suknią Frederyki. Ale efektywnie naszą, bo nasz ślub. Wiosko Rozerczyków znajduje się relatywnie niedaleko od nas. Jednocześnie też w miarę niedaleko od granicy z Hajzant, co jest odrobinę niepokojące. Ale z drugiej strony, może mapa tego nie wskazuje, ale zobaczcie, że na tej mapie kompletnie mostów nie ma. Nawet jeżeli drogi jakoś idą, bo spodziewałbym się, że tam mniej więcej, gdzie idą drogi i one się kończą nad rzeką i zaczynają po drugiej stronie, tam będą mosty, ale ich kompletnie nie widać. Czyli na przykład, nie wiem, taki most mógłby być o tutaj, łączący Hajzant i Glendruk, i tutaj mógłby być kolejny most. Co nie ukrywam, z każdą chwilą zdaje się, że jest coraz bliżej i za blisko. Dobra, mam jedno bardzo ważne egzystencjalne pytanie. Czy mamy... Nowy. Tak, mamy nowy. Element treningowy do wypróbowania. Tym razem naszym zdaniem będzie Parisa i z magami. O mój święty Boże, magowie w tej grze są skurwysyńsko OP. To jedyne, co mam do powiedzenia. Mogę dostać 6 jednostek. Nie chcę Benedykta z tego, co mamy. Mam wrażenie, że z łuczników mimo wszystko Hewlett jest lepsza przez swoją mobilność, nawet jeżeli jej strzały zadają mniej obrażeń. To sam fakt, że ona sobie może po prostu skoczyć na jakiś dach i tam zostać, jest wystarczającym powodem, żeby ją trzymać. Tak naprawdę, jeżeli miałbym kogoś wyrzucić w tej chwili z mojej drużyny, żeby wstawić Eldora albo Rudolfa, to byłby to albo Seno, albo Roland. I też nie wiem, co o tym sądzić. Więc chyba zostawię to tak, jak jest. A jak będą bitwy wymagające więcej jednostek, to będę wrzucał kogoś z nich. Na pewno chcę też zamienić ich tak.
ty odejść do tyłu, ty podejść do przodu. Normalnie to chciałbym ich dostać co drugą kratkę jakoś bardziej. To jest właśnie o tyle niefortunne, że większość ataków atakuje w takim krzyżu, że tak to ujmę. Więc ciężko jest zostawić jednostki tak, żeby nie obrywały jednocześnie dwie przynajmniej. Bo teraz tak naprawdę w każdej grupce mam sytuację, gdzie dwie jednostki mogą obrywać takiego krzyżowego ataku. A jednocześnie nie widzę lepszego sposobu na rozwiązanie tego. Chyba saveik. To się swoją drogą niepokoi o to, ile mam przedmiotów leczących. Na pewno ich nie będę używał na tych mentalnych potyczkach, bo nie ma sensu. Ale jednocześnie na walki fabularne, jeżeli nie chcę ich powtarzać, to rzeczywiście mam ich relatywnie niewiele. Właśnie, jeszcze będę musiał sobie za kudosy rzeczy kupić. Ale to po tej mentalnej. Dobra, co oni mają za magów? Mają... Wydaje mi się, że to jest trzech ofensywnych magów i dwóch leczących. Ci ofensywni mają księgi, ci leczący mają różdżki. Ofensywni natomiast mają skorcza, który kosztuje ich 3 many i zadaje 37 niby, czyli nie aż tak dużo. To się wydaje zrobiable, że tak to ujmę. Bo jak zużyją swojego skorcza, to potem są bezużyteczni przez kolejne tury. Więc jeżeli udałoby się wybejcić od każdego z nich skorcza tak, żeby obezwała jedna jednostka, to to jest jak najbardziej do ugrania, bym powiedział. Tylko no właśnie mówię, że trzeba go wybejcić na pojedyncze jednostki tak naprawdę. Nie, czekajcie. Potrzebuję znaczniki tu, o. No tak, bo jak tutaj stanę, to mogę jeszcze się oczyścić no, w międzyczasie. A jak już wybejcę te wszystkie skorcze, to będzie o tyle dobrze, że oni potem przez 3 tury tak naprawdę nie mogą nic zrobić, więc ja stąd nie mogę atakować. Będę powoli znikał. Czym się, Ricky? Kuszące jest podejście tutaj, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to może mnie zaboleć. I wiem, że nie powinienem. A może jednak? Ja bardzo pożałuję tego, że tu podejdę. Bardzo. Więc tego nie zrobię. Włączę swoją ostatnią szarą komórkę. Nie podoba mi się to, że oni nie użyli skorcza w tym momencie. Bo to oznacza, że mogą mieć jakieś niecne plany i szyki. No bardzo, jest one. Mogę rzucić Flame Shielda na przykład na Rolanda. To mi da odporność na ogniste ataki i Roland teraz powinien być w stanie dość sensownie sobie radzić z magami. Zwłaszcza, że są to stricte magowie ognia. Czemu oni nie atakują? Boję się tego, że nie atakują. 34-40, trochę dużo. Czy mam kogo jak pobić? Nie bardzo. Mogę powoli bić tego maga, ale no, chwal powoli. Bąk. Tak? No i teraz generalnie Roland powinien mu zrobić, co mu się żadnie podoba tak naprawdę z tą odpornością na ogień. Dobra, ty się wycofaj i strzel w niego. Dostajemy First Whoop, która jest melee abilitką, co dla postaci atakującej z łuku jest bardzo przydatne.
Hogdive jest na tyle silny, że może zabić tego maga, z czego zamierzam skorzystać. Biorąc pod uwagę, że mają jednostki leczące, to jak najbardziej się to przyda. Ten Arcanist zapewni mi 3 i no... Na szczęście Flame Shield sprawia, że dostajemy dosłownie 0 obrażeń. Tylko trzeba wyleczyć sobie Noe. Jeżeli dobrze widzę, to będę miał przy okazję dziabnięcia dwóch na raz, jak Roland będzie miał turę. O nie, to kolejny z Rolanda. Oh no, anyway. I przy okazji, magowie na tyle stracili jakąkolwiek manę w tej chwili, że mogę robić co mi się pewnie podoba. Bąk. Jeszcze raz bąk. Roland niech sobie zaatakuje. Będzie miał double killa. Znaczy double killa to nie, ale podwójny atak. Darmowe kudosy. Tutaj przy okazji podwójny atak wejdzie. Czysto teoretycznie, jeżeli bylibyśmy bardzo, ale to naprawdę bardzo zdesperowani, żeby wbijać sobie poziomy, to moglibyśmy zostawić healera przy życiu i go bić jakimiś bardzo słabymi rzeczami, podczas kiedy on by się leczył. Jeżeli zapytacie mnie, czy jestem na to zdesperowany, to powiem, że nie, ale loot na pewno chcę zgarnąć. Cokolwiek by się nie działo. O nie, to bąk. Najgorzej. A wejdziemy. Trochę go pobijemy w tak zwanym czasie. Anna dostaje właśnie umiejętność, przez którą staje się kompletnie niezbalansowaną jednostką, czyli tej cover. To jest to, o czym było mówione przy okazji jej wprowadzania, że może ona się stawać się niewidzialna. Kosztuje to 2 punkty TP. I trwa na tyle długo, że możemy to praktycznie w nieskończoność chainować na zasadzie, że wchodzimy w niewidzialność, czekamy tam turę czy dwie, atakujemy i od razu potem z drugą akcją wchodzimy w niewidzialność. I można to dosłownie w nieskończoność powtarzać, więc jeżeli przeciwnik akurat na nas nie wpadnie, albo nie ma leczenia, to teoretycznie możemy wygrać każdą walkę tak naprawdę. Tylko trzeba mieć dużo cierpliwości. Gdzie dużo w tym przypadku oznacza naprawdę w cholerę. Dobra, powiedz mnie kolego. Czy masz coś nowego, co mógłbym chcieć kupić? Pierścienie niekoniecznie. Kupię sobie przedmioty do upgrade'owania. I kupię też trochę tych odnawiających, bo trochę ich zużyłem. A kasa jest głównie po to, żeby właśnie zużywać tego typu rzeczy. Spoko, nie sprawy. U ciebie mogę kupić rzeczy za kudosy właśnie, póki pamiętam. Nie stać mi jeszcze na Quietus Point Plus niestety, a chciałbym. Więc trochę się zastanawiam, czy nie zaczekać. Z drugiej strony w momencie, kiedy i tak nie ma na co ich zużyć, to może rzeczywiście lepszy będzie restor. A dopiero jak będę miał więcej rzeczy, na które mogę zużyć Quietus Points, to rzeczywiście będę chciał cokolwiek z niej zrobić. Ulepszać broni jako tako jeszcze nie mogę. Nie mam też kasy, żeby ulepszyć niektórym postaciom broni w tej chwili. Co mnie bardzo niepokoi. Ja chwilę temu. Nie mam na co kasy wydawać. Teraz ja, kurwa. Czy mam coś, co mogę sprzedać? Chyba nie, co? No nie wydaje mi się. Czysto teoretycznie mógłbym farmić. Ale nie jestem na tyle zdecydowany, żeby farmić. Co za to, jak najbardziej chcę zrobić, to zapisać.
I na dzisiaj sobie grzecznie, ładnie, kulturalnie skończyć. Dla przypomnienia, w sobotę Steama nie będzie, bo, well, Wigilia. I ja dopiero w przyszłym tygodniu będę wracał i wtedy normalnie Trilanger strategia powinna być. A jutro wstępnie, jeżeli nic się nie zmieni, to nam to jest jak najbardziej normalnie. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.